Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. To bardzo ciekawe wideo będzie. Zostańcie tu ze mną. Zobaczycie coś, czego może wcześniej nie widzieliście w Biblii. Zajrzyjmy do listu do Galacjan, bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, a więc dla Izraela Boga, pokój i miłosierdzie. Pismo Święte mówi. W liście do Galacjan, że Izraelem Boga są ludzie, którzy na nowo zostali zrodzeni, duchowe odrodzenie przeżyli w Jakuszy Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. Jest to obrzezanie serca, nie jest to obrzezanie fizyczne. Jest to obrzezanie według ducha i tacy są Izraelem Boga. Tak mówi Słowo Boże. Jeszcze inne ciekawe miejsce pisma to jest yy, yy, Wytępiony. O, właśnie tak. Tutaj proszę. To jest cytat z dzieł apostolskich. Proszę, z trzeciego rozdziału. Wszak Mojżesz powiedział: proroka, jak ja, spośród braci waszych, wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Słyszymy: każdy, kto by się nie słuchał Jezusa Chrystusa, będzie wytępiony z ludu Bożego, z ludu wybranego. Co dalej Piotr mówił. Wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: W potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby Wam błogosławił, odwracając każdego z Was od złości waszych. Po co był Mesjasz posłany? Aby odwrócił lud wybrany. Od jego złości, od jego grzechów, aby się nawrócili do spisanego Słowa Bożego i słuchali nauczyciela Słowa Bożego, który został posłany przez ojca czyli syn Boży, Jakusza Mesjasz, zbawiciel. Kto by się go nie słuchał, ten z ludu Bożego, co będzie? Wytępiony będzie. Czytaliśmy, kto jest Izraelem Boga: ci, którzy są na nowo stworzeni w Chrystusie. Ci są Izraelem Boga. A teraz. Zobaczcie, jeden z fałszywych nauczycieli. Posłuchajcie, co lunatycy chrześcijańscy, jeden z nich to jest, nazywa się. Jak on się nazywa? Śwież? Edward Śwież. Nie mów, możemy się tylko modlić, możemy się aż modlić. No ja to się modlę o takich ludzi jak wy. Edwardzie, o takich lunatyków jak ty, to ja się modlę, żeby Bóg wam oczy otworzył, żebyście zobaczyli, co mówi Pismo Święte, które właśnie przytoczyłem. Bo to jest właśnie przykład takiego chrześcijańskiego lunatyzmu, gdzie z tyłu widzicie gwiazdę szatana, boczka Rąfana, widzicie? Gwiazdę tego syjonistycznego y, tworu na Bliskim Wschodzie, który zgodnie ze Słowem Bożym nie może być Izraelem. Bo kto nie jest posłuszny we wszystkim temu, którego Bóg posłał synowi Bożemu, ten jest wytępiony z ludu. Nie jest zgromadzony, ani nie jest błogosławiony, w żaden sposób jest wytępiony, wykasowany jest. To nie jest lud Boży, to są po prostu przebierańcy. To jest to o tym mówi pismo w objawieniu Świętego Jana, drugi rozdział dziewiąty drugi rozdział, dziewiąty werset oraz y, trzeci rozdział, dziewiąty werset to są słowa znowu Mesjasza, Zbawiciela Jezusa Chrystusa Jehuszy Mesjasza zobaczcie co Jehusze Mesjasz mówił o synagodze szatana Bo tak jest, że Edward Świerz oraz kupa lunatyków chrześcijańskich oni nie odróżniają synagogi szatana od, y, od prawdziwego Izraela Bożego i nazywają synagogę diabelską nazywają Izraelem i tu posłuchajcie co ten człowiek mówi i okrutnej wojny, żeby dokonała się następna alija Żydów, tym razem z Ukrainy do Izraela. A to zgadza się z biblijnym planem Boga powrotu Żydów do ich ziemi, zanim Mesjasz przyjdzie. Tak. Módl się o to, żeby to bezpiecznie przebiegło. Czy mogę modlić, żeby bezpiecznie proces uwolnienia od tej demonicznej nauki przebiegł w kościele chrześcijańskim Wieczernik w Kielcach? oraz w głowie Edwarda Świeża i wszystkich tych ludzi, którzy dali się zwieść tego typu naukom. Bo to są heretyckie nauki. To jest to totalne zaprzeczenie Słowu Bożemu. Słowo Boże mówi po, po byku, wyraźnie. Stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka z ludu, wytępiony będzie. Więc jakie tam, jaka Alija? Chyba Alibaba. <grytanie> Alibaba. Synagoga diabelska. To nie jest naród wybrany... To, to są potomkowie Hazarów, no, znaczy potomkowie. <laughs> to już ponad tysiąc lat temu było, to jest po prostu jeden wielki miks. To jest religia, najzwyczajniej, tylko żaden z wyznawców religii rzymskokatolickiej, na początku wyznawcy religii Rzymu to Rzymianie, tak? Ale żaden z wyznawców religii rzymskokatolickiej nie twierdzi, że jest Rzymianinem, ale wyznawcy religii żydowskiej twierdzą, że są kim? Judajczykami. No, mogą sobie twierdzić, tak? Ja nie jestem zobowiązany w to wierzyć, ale jestem przez Słowo Boże zobowiązany, aby karcić, gromić i napominać ludzi, którzy głoszą chorą naukę, którzy zwodzą tych, co się nawrócili do Jezusa Chrystusa. Prawda biblijna jest taka, i to powinien Edward śwież wiedzieć, skoro jest y, nauczycielem Biblii od tylu lat, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że kto nie czci syna, którego ojciec posłał, ten nie, nie oddaje czci ojcu. Tak? Jest po prostu bluźniercą. Mamy czcić syna tak samo, jak się oddaje cześć ojcu. Kto nie czci syna, ten nie oddaje czci Bogu ojcu. Kto nie ma syna, ten nie ma ojca. Tak? Więc y, ludzie, którzy nie są posłuszni autorytetowi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nie mają żadnych obietnic, żadnego przymierza, po prostu są kupą chrustu, a nie drzewem oliwnym i są przeznaczeni na wieczne potępienie. Nie są w żaden sposób zgromadzani do Izraela. Do Izraela to będą na ten teren Ziemi Obiecanej zgromadzeni będą wyznawcy Jezusa Chrystusa. Czyli kto? To sobie zobaczmy, bo... Po prostu jak człowiek jest pod zwodniczym duchem, to nie widzi takich rzeczy. Może czytać Biblię 40-50 lat i nie widzieć, co jest ewidentne w Biblii. Jakub sługa Boga Pana Jezusa Chrystusa. Jakub sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Do tych ludzi Jakub pisze, wiedzcie to, umiłowani, bracia moi. Do kogo on mówi, bracia moi? Jakub sługa Pana, Boga, Jezusa Chrystusa. Nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Ja tutaj zrobiłem pewne komentarze, naniosłem, do, zacząłem komunikację z ludźmi, a moderator tego konta Facebookowego po hamsku po prostu wykasował moje komentarze. Nawet do mnie nie pofategowali się, żeby coś napisać do mnie, żeby cokolwiek mi powiedzieć, że podoba im się, nie podoba. Hej, jak się miewasz, chwała Bogu, co tam widzę, że komentujesz. No my myślimy inaczej, ty myślisz tak, a się z Tobą nie zgadzamy. Nic. Po cichutku, tak jak to Facebook robi, czy tam YouTube usuwają komentarze cenzura, tak? Więc po prostu dlaczego tak jest? Bo ci ludzie nie są skorzy do słuchania, oni chcą tylko nawijać, chcą gadać. Jak słyszą, że ktoś mówi coś innego, ma inną narrację niż oni, i kwestionuje to, to, to ich, te ich heretyckie statementy, to, to ich yy, 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 poglądy. To wtedy, co? Wkurzają się, gniewają się na ciebie i cię po cichu kasują. Tak? Więc <gry> pismo mówi: wiedzcie, moi bracia moi, każdy ma być skłonny do słuchania. Nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Yy, bracia moi, do kogo. Jakub pisze, bracia moi, do dwunastu pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Dlaczego tak? No bo to jest synonimiczna nazwa ciała Chrystusowego. Przecież pokazywałem wam z Nowej Biblii Gdańskiej, tak? Zobaczcie, tu jest dobrze przetłumaczone. Nowa Biblia Gdańska. Dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, a więc dla Izraela Boga pokój i miłosierdzie. Jaką normą? Że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest Izrael Boga. To jest Izrael, 12 plemion w rozproszeniu, tak? To jest Izrael. A nie to, co Edward Śwież nawija ludziom makaron na uszy, że jakaś kupa wyznawców z synagogi szatana, wyznawcy yy, przeklętej religii żydowskiej, bluźniercy, że o, ich Bóg zgromadzi, a po co miałby ich zgromadzać? Przecież oni już tak tam nawywijali na Bliskim Wschodzie, ludzie, narody mają się ich dosyć tam. Już dosyć mają mi tych wyznawców tego kultu rabinicznego. Czy tam jest pokój na Bliskim Wschodzie dzięki ich obecności tam? Nie. Tam jest ciągły konflikt. Ciągłe wojny są. Czemu? Dlatego, że ta gwiazda szatana tam miesza. Rothschildowie i ta cała mafia po prostu e, światowego, e, tych światowych bankierów macza tam swoje palce. Właśnie dlatego. Ludzie tacy jak Edward Świerszyk mnóstwo no, setki, tysiące tych chrześcijan tacy są ślepi, są tak ogłupieni tym duchem religii chrześcijańskiej, że nie widzą oczywistej rzeczy, że kiedy się nawracasz do Jezusa Chrystusa, jesteś kim? Jesteś Izraelem. To my jesteśmy Izraelem. A jeżeli ktoś nie przyjmuje autorytetu Jezusa Chrystusa, to kim jest? To jest. Co tu pismo mówi? A to nie w Biblii, to a poczekajcie, jak oni. To kim jest? Proszę. Stanie się każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu będzie wytępiony. Jeżeli będzie wytępiony, to jak go można nazywać Izraelitą, skoro y, wykasowany, wyrzucony jest z ludu bożego. <laughs> o jejku Po prostu bufonada, no i tyle. Dziewiąte. Już używa tego no. konfliktu. No używa, tak. W tym sensie, że. Edward Świeżu umieścił wideo, ktoś mi podesłał te wideo, żebym sobie posłuchał, a ja teraz reaguję i pokazuję, co mówi Pismo Święte. A każdy sam niech wybiera, czy chce słuchać tego, co Słowo Boże mówi, czy tego, co ludzie mówią, którzy do końca dobrze nie poznali tego słowa i siedzą w jakiejś polityce religijnej, tak? Hallelujah. Szalom na każdy wierny Bogu Dom, kochani ludzie. A jak będziecie mieli okazję to powiedzcie tym moderatorom z Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik, żeby mi odblokowali możliwość robienia komentarzy, bo ja tutaj umieściłem sporo komentarzy. Patrzcie, skurczybyki, zablokowali mi. Yy, oni lubią tylko słuchać tych, którzy ich popierają, którzy się z nimi zgadzają, tak? To ta tak wygląda. <ścoughs> tacy, tacy są yy, mocni w Słowie Bożym. Jak, jak ktoś ich poddaje w wątpliwość, ich sposób myślenia, to cię zablokują po prostu, bo nie są skorzy do słuchania, są skorzy tylko do mówienia, tak? Nie są tacy szybcy, żeby posłuchać, co drugi człowiek chce powiedzieć. Jak mówi coś, co nie pasuje, to trzeba mu zatkać usta, tak? Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa naszego Pana chwały. Proszę. Nie powinniśmy czynić różnicy, a tego to posłucham, a tego to nie będę słuchał, nie? Posłucham tego tylko, który po prostu mówi tak jak mi się podoba, a jak ktoś mówi trochę inaczej, niż ja wierzę czy myślę na temat Pisma Świętego, to Paszał wąt, zablokować go, nawet nie pozdrowić go, nawet nic do niego nie mówić. Cicho sza, cicho sza. to miłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Który człowiek? Każdy człowiek. Każdy człowiek niech będzie skory do słuchania. Nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Każdy człowiek. Każdy? Moderator tego Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik też powinien być skory do słuchania, a nie skory do likwidowania wypowiedzi yy, kogoś, kto wierzy biblijnie, dla kogo Jezus Chrystus jest Panem. Haleluja. Tylko, że ja traktuję słowa Jezusa Chrystusa i Jego osobę poważnie. Ja wiem, że On przyszedł po to, aby odrodzić Zjednoczonego Izraela, a nie po to, żeby budować Kościół chrześcijański. Trzeba dobrze znać proroctwa biblijne, czytać te proroctwa, je studiować, nie tkwić z nosem tylko w pismach Nowego Testamentu i być ignorantem tego, co zapowiadali Mojżesz i prorocy. Bo to prowadzi do zwiedzeń właśnie, to prowadzi do powstawania takich dziwolongów, co się nazywają kościoły. A żaden z proroków nigdy nie zapowiadał żadnego kościoła, ani żadnego takiego Mesjasza, który przyjdzie i zbuduje coś innego, niż ciało wierzących, które już... Wcześniej istniało, a nazywało się ono Izrael. To, co Bóg zrobił przez Chrystusa, to on odrodził duchowo Izraela, zrobił reset Izraela i rozpoczął na nowo budować 12 plemion Izraela w rozproszeniu. Dlatego tak Jakub zaczyna swój list. No to jest oczywista nauka pisma, prosty koncept. Ale ktoś, kto za bardzo jest oddany kultowi chrześcijańskiemu, może mieć problemy, żeby to zobaczyć. No i tak właśnie jest z Edwardem Ćwieżym, jest tego doskonałym przykładem. Halleluja! Módlmy się, kochani ludzie, o ludzi zwiedzionych, nawiedzonych duchem religijnym, uwikłanych w politykę religijną, którzy nawet nie widzą, że tam na tej fladze tego syjonistycznego pseudo-Izraela to jest gwiazda Saturna, nie ma czegoś takiego jak gwiazda Dawida w Biblii, nawet tego nie widzą, tak są zaślepieni. Módlmy się o tych ludzi, żeby Jahwe otworzył im oczy, zanim śmierć ich zamroczy. Oni, oni pozostają, według mnie, oni są w duchowej śmierci, są zwiedzeni ludzie. Są zwiedzeni ludzie, bo gdyby naprawdę byli przebudzeni, pełni ducha, to tam, gdzie duch pański, tam wolność. To po co mieliby kasować czyjeś komentarze? Że te komentarze to są biblijne po prostu tezy. To jest yy, Słowo Boże. Ja, ja nie mówię, yy, ja nie jestem ani ateistą, ani katolikiem. Ja, ja głoszę Słowo Boże, to, co jest w Piśmie napisane. Niech ktoś po prostu tworzy Biblię i mi, mi udowodni, że mówię źle. <laughs> po prostu hipokryzja ludzi to mnie wkurza. Bufonada taka, pozbawiona mocy. Hallelujah. Shalom na każdy wierny Bogu dom. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Będziemy, jak ktoś mi coś podeszle, to będziemy reagować. Hallelujah. Studujcie Słowo Boże i pytajcie się Boga, jaka jest prawda. Niech On Was prowadzi. Doświadczajcie żywej relacji z Nim. Módlcie się o to, aby o siebie, aby zachował Was w prawdzie dla Jego Królestwa, będzie Wam pokazywał to, co ja widzę i więcej, pewnie i tak wszystkiego nie widzę, wszystkiego nie rozumiem, dlatego potrzebuję się dzielić z ludźmi, bo to jest właśnie to, jeden widzi jedno, drugi coś tam i razem po prostu jest jakaś synergia, razem się jakoś ludzie mogą wzmacniać i budować, to jest ciało, tak? Ale jak mowa o budowie ciała, gdzie, gdzie gadanie jakieś o miłość bliźniego swego, jak po cichu cię kasują po prostu twoje wpisy, bo im się coś tam nie podoba, bo się czują zaraz obruszeni, tak? Błogosławiony, który się mną nie zgorszy i tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.